Metro Płocka, umyta. Tramwaje warszawskie z planem inwestycyjnym na 2024 rok. Na Puławskiej nie jeździły tramwaje w weekend. Linia 11, kierunek Sielce. Jaka będzie strefa płatnego parkowania na Mokotowie? Plac na rozdrożu z nowymi schodami. Nowa ulica na warszawskim Mordorze. Czy aplikacja dronowa Drone Tower, która już pierwszego dnia, nie działa? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w poniedziałek, 15 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, ciem znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym. Trochę później, bo po weekendzie, ale to nie znaczy, że nie mamy informacji z weekendu, bo też trochę się działo i trochę się wydarzyło nawet dzisiaj, w poniedziałek. I o tym wszystkim w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów tygodnia z Warszawy, głównie komunikacyjnych, ale i nie tylko. No i zaczynamy jak zawsze oczywiście od awarii na stacjach metra i jedna winda, która nie działała tydzień temu, a właściwie jej nie było, że nie działała, cały czas nie działa. Więc winda na stacji metra Ulrygów nie działa dalej od 13 tygodni i w teorii dzisiaj powinna zacząć działać. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Wiemy na pewno też, że na Tatrze Senau, Dworcu Wileńskim czy na Polu Mokotowskim również nie działają windy, a właściwie po jednej windzie na każdą z tych stacji metra. Kolejna mam dobra informacja, mianowicie stacja metra Płocka została już wyczyszczona i aktualnie sufit się aż świeci na biało, przynajmniej w porównaniu z tym, jak to było wcześniej, natomiast to nie oznacza, że stacja się trochę nie starzeje kiepsko w innych miejscach. Widać po prostu, że zużyte same elementy są wyużywane, jeżeli chodzi o pasażerów i po prostu sama w sobie też się kiepsko po prostu starzeje. Miała się oczywiście starzeć, miała się zmieniać jej kolor, jeżeli chodzi o ściany, ale no nie planowano, żeby to tak kiepsko wyglądało, jak teraz to wygląda, więc niestety to jest kiepska informacja, ale no cóż, najważniejsze jest to mimo wszystko, że brud, który był trudny do zmycia, został zmyty, jeżeli chodzi o sam sufit. Z innych informacji dobrych, jeśli chodzi jeszcze o metro, to na stacji metra Bemowo ostatnio ćwiczyli strażacy, jak to jest z wyjmowaniem pasażera z pociągu, czy w innych też scenariuszach, więc tutaj strażacy ćwiczą w nocy oczywiście, w najbliższe jeszcze nocne weekendy, znaczy w najbliższe jeszcze noce, wiadomo, że wtedy nie jeżdżą pociągi metra, więc wtedy można na spokojnie przeprowadzić tego typu akcje i operacje, również oczywiście z wyłączeniem trzeciej szyny w metrze warszawskim, znaczy z trzeciej szyny, jeżeli chodzi o pociągi metra, tak żeby po prostu nikogo cały czas nie kopnął prąd, bo wiadomo, że trzeba pracować w jak najbezpieczniejszych warunkach. Tu mamy kilka zdjęć, faktycznie z drabinkami, z pasażerami, którzy utknęli pod pociągiem i oczywiście z wyciąganiem też bezpośrednio przez sam pociąg, więc takie tutaj operacje są realizowane w nocy na stacji metra Bemowo, więc gdybyście słyszeli jakieś tam komunikaty głosowe, ewakuacje czy tak dalej w nocy, o północy, to jest to wszystko dobrze skoordynowane i jest to zaplanowane, bo po prostu odbywają się tam aktualnie ćwiczenia. Tymczasem dobra informacja, tramwaje warszawskie zaplanowały dosyć dużo inwestycji na najbliższe pół roku. Drugi i trzeci kwartał 2024 roku to kwartały, kiedy będzie dosyć dużo inwestycji tramwajowych, głównie jeżeli chodzi o utrzymanie, modernizację i naprawy torowiska, czyli tam będą różnego rodzaju oszlifowania szyn, reprofilacje, wymiany szyn, czy też przebudowy torowiska tramwajowego, jak to aktualnie jest na przykład realizowane to na Brudnie. W sumie tych miejsc łącznie tu możemy zobaczyć aż 18. Ostatnim elementem jest budowa zwrotnic na ulicy Stawki, co ma się odbyć w sierpniu 2024 roku. Większość z tych rzeczy jest zaplanowanych, aby udało się zakończyć w okresie wakacyjnym bądź w okresie weekendowym. Dużo rozjazdów też jest zaplanowanych na całe te wszystkie miejsca, więc w dużym skrócie mogę powiedzieć, że faktycznie będzie się działo, jeżeli chodzi o różnego rodzaju remonty i spodziewajcie się, że w weekendy tramwaje będą jeździć różnymi objazdami. Więc co ja mogę powiedzieć, już nie powtarzając się aż tak dużo, to faktycznie będzie dosyć dużo tutaj rzeczy, głównie nawet nie jeżeli chodzi o same szyny, to dosyć dużo rozjazdów będzie zaplanowanych, z tego co pamiętam 40 rozjazdów jest zaplanowanych do wymiany, więc faktycznie się tego będzie działo, na przykład z takich większych rzeczy to jest pętla metra Marymont, pętla metra Młociny, naprawa torowiska przy przeparku Trauguta, wymiana zwrotnic na węźle rozjazdowym Kinowamina, to będzie dosyć duże wydarzenie, remont sztuk postojowych na pętli Banacha, karcelak, remont wjazdów i remont przejazdów na ulicy Towarowej przy Chodeckiej, mamy też wymianę szyn i rozjazdów na pętli PKP Służewiec, więc to dosyć daleka inwestycja, tam do PKP
czasu, że wiecie, dzisiaj dojedziemy. Mamy też wymianę szyn przy wiadukcie kolejowym na ulicy 11 listopada. Remont torów na skrzyżowaniu kolejnych tutaj właśnie ulic, czy na Jana Pawła, też mamy na Alei Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o skrzyżowanie. I no i właśnie tę jedną zotnicę na ulicy Stawki. Ta zotnica jest kluczowa, jeżeli chodzi o planowane nowe linie tramwajowe do i z Wilanowa łączące Muranów. Pierwotnie i docelowo ma powstać nowa pętla tramwajowa na Muranowie, ale zanim ta pętla powstanie, będą na nią środki. Najpierw powstanie po prostu taki łącznik torowy, jaki mamy na przykład za stacjometra Ronda Doszyńskiego. Po prostu tramwaj będzie zmieniać tramwaj dwukierunkowy będzie zmieniać tory i jechać w drugim kierunku. I to będzie się działo na stawkach, też w ramach tej inwestycji. Na stawkach powinny się poprawić warunki, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe, bo tam są w kiepskim stanie. Tu dokładnie też są wszystkie rzeczy opisane, więc jak chcecie sobie poczytać, możecie sobie wejść na stronę tramwajów warszawskich. I tutaj jeszcze inwestycje, które są realizowane przez tramwaje aktualnie w tym roku. No to jest trochę daleko idące, no bo tak, tramwaj do Wilanowa, rozumiem, tramwaj wzdłuż Gagarina jest właściwie końcóweczka, to już jest prawie widzę, że oddane. Trasa na Stegny to jest tramwaj do Wilanowa, to jest opcja tramwaju do Wilanowa, więc jakby to jest jako jedno. Budowa zajezdnia Neopol, no to już jest końcóweczka, wakacje będzie oddawana do użytku. Trasa na Rakowiecki, rozpoczną się większe prace przed wakacjami i tak samo tramwaj pod Warszawą Zachodnią, bo właściwie do Warszawy Zachodniej, tu też się rozpoczną jeszcze prace przed wakacjami i tramwaj na Kacprzaka, no już jest oddane do użytku, więc tam jeszcze prace oczywiście się trwają, ale ruch jest już oddany do użytku w marcu, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pracę i inwestycje tramwajowe. Tymczasem na Płaskiej, tak jak powiedziałem na wstępie, tramwaje nie jeździły wczoraj i przedwczoraj, konkretnie w weekend. Linie 4, 10, 18 i 30 nie jeździły objazdami. No nie będę mówić o objazdach, tylko o tym, co się faktycznie działo, co się wtedy działo. Była montowana sieć trakcyjna do tramwajów. I teraz możecie zacząć właśnie to na ujęciach, co tam się dokładnie działo, a właściwie już to tak to wyglądało w niedzielę. Sieć trakcyjna musiała być rozwieszona na całym odcinku, jeżeli chodzi o połączenie nowej trasy tramwajowej na spacerowej z trasą tramwajową na Płaskiej. W ten sposób po prostu jest już połączone całe torowisko tramwajowe, nie tylko łącznie, jeżeli chodzi o szyny, ale również o sieć trakcyjną jezdną, z której faktycznie tramwaje będą ciągnąć swój prąd. Tramwaj może pojechać zarówno z Mokotowa, jak i również z Śródmieścia w kierunku ulicy Fasadowej, oczywiście w drugą stronę tak samo. W Rakowiecką nie wiadomo, bo tak siłą rzeczy tam i tak teraz nie ma jak wjechać, więc tam sieci trakcyjnej jeszcze nie ma ułożonej, a to się będzie realizowane później, więc w dużym skrócie faktycznie dosyć dużo już tego jest tutaj gotowe i wedle z tego co wiem, najprawdopodobniej jakoś na początku maja mają być realizowane jakieś pierwsze przejazdy testowe. Czy tak faktycznie będzie? Nie wiem, zobaczymy. Ja muszę się przygotować na właściwie każde warunki, ale faktycznie, co mogę powiedzieć, będziemy czekać, aż faktycznie tramwaje na Gagarina pojadą. Plan na tramwaj na Gagarina jest w przyszłym miesiącu. Zresztą za chwilę do tego dojdziemy. Czemu tunel w Łodzi jest opóźniony? Dlatego, że trzeba wzmacniać grunty i właśnie dodatkowe 2 lata przez wzmacnianie gruntów. Taka jest ogólnie zapowiedź, jeżeli chodzi o ten aspekt, więc mamy przynajmniej informacje, o co dokładnie chodzi, jeżeli chodzi o te opóźnienie. Tymczasem w Olsztynie głównym w czerwcu mają już wsiadać podróżni z nowych peronów. Więc to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast w Olsztynie głównym dowiecie się więcej jeszcze z najbliższego mojego filmu w ramach Okiem Awiznosza. Z pierwszego filmu właśnie z Olsztyna w ramach Okiem Awiznosza będzie to właśnie film z Olsztyna Głównego, więc ten film się pojawi w tym tygodniu, najpóźniej w środę. Zresztą taki ja mam plan. W środę, czwartek, Olsztyn Główny, kolejny film z Okiem Awiznosza i już teraz się na dobre rozkręcimy z tymi filmami, bo ogólnie w tym tygodniu będą głównie odcinki z Okiem Awiznosza. Tymczasem w połowie maja mają właśnie ruszyć tramwaje na Gagarina, jakoś mniej więcej w okolicach majówki. Na Gagarina należy podzielić tylko i wyłącznie linię tramwajową 11 z aktualnym rozkładem jazdy, czyli w skrócie będzie tak samo często. Czyli tak, no, to możemy sobie zerknąć, jak wygląda linia 11. Zduplikujemy i wejdziemy sobie na stronę WTP, żebyście dokładnie wiedzieli, jak aktualnie wygląda rozkład jazdy linii tramwajowej 11. Więc sobie wchodzimy sobie na kierunku placu Narodowicza i sobie patrzymy, jak jeździ często linia 11. No to tak poza szczytem, właściwie w okolicach wieczornych, czyli tak jak jeździ tylko na kurcie skróconym do cmentarza polskiego, linia jeździ co mniej więcej 20 minut. Natomiast w szczycie linia jeździ co mniej więcej, no takie 12 minut, 10, 12, 11 jakoś mniej minut. A tak w dużym skrócie 5 razy w ciągu godziny to jest mniej więcej dobre określenie, jeżeli chodzi o linię tramwajową 11. Więc tak wygląda sytuacja. 11 będzie jechać właśnie taką trasą, jak tutaj widzimy, czyli pojedzie sobie normalnie, jak teraz z Fantasą, do Nowowiejskiej i następnie po prostu skręci jak linia 10 najpierw plac Politechniki, Metropolitechnika, plac Bawiciela, plac Unii Lubelskiej, na Goworka i na Goworka po prostu
skręci i pojedzie dalej spacerową, Sielecka i Sielce i tam skończy swoją trasę. Na razie nie jest planowane przywrócenie ani linii tramwajowej 14, ani linii tramwajowej 35, te linie są zawieszone cały czas. Na odcinku właśnie tym w tym kierunku 35 jeździ, ale na innej trasie, nie na swojej pierwotnej i docelowej, więc w dużym skrócie poczekamy, co faktycznie się jeszcze wydarzy. Nie mamy informacji, jaki jest planowany kształt linii tramwajowych i linii autobusowych poddane do użytku całej trasy tramwajowej do Wilanowa, co jest planowane na koniec wakacji. Czy się uda, to nie wiem. Natomiast ważne jest to, że jeszcze ZTM planuje zrobić konsultacje społeczne i porozmawiać z mieszkańcami, jaki może być właśnie układ komunikacji miejskiej po oddanie do użytku tramwajów do Wilanowa. Czyli podobnie jak przy metrze, tu też będą konsultacje społeczne realizowane, najprawdopodobniej jakoś wakacje, więc czekamy faktycznie na te informacje. Natomiast z dobrych informacji wam powiem, że jak tramwaje wyruszą już na Gagarina, czyli ta linia 11, nie są planowane na razie żadne zmiany, jeżeli chodzi o ruch autobusowy. Autobusy będą jeździć cały czas swoimi normalnymi trasami tutaj, bez jakichś większych zmian. Przynajmniej takie są aktualnie zapowiedzi, jeżeli chodzi o ZTM. Jeżeli chodzi o sam ZTM, mamy też niedobrą informację, że została przedłużona, a właściwie podpisana nowa umowa z PKS Gliwice Mazowieckie na 50 autobusów o długości 12 metrów do 2027 roku, a konkretnie do grudnia. Będziemy mieli cały czas autobusy właśnie od tego przewoźnika. Przy okazji przypominam wam, że cały czas nie jeżdżą tramwaje na Brudnie nie będą jeździć do końca tego roku szkolnego, właściwie do końca czerwca. Jeżdżą tylko i wyłącznie do ronda Żaby i na dalszym odcinku jeździ Zetka. O tym, co się dokładnie tam dzieje, powiem w najbliższym odcinku albo z Okiem Awiznoszy, znaczy albo z zajezdni Annopol, albo będzie specjalny jeszcze odcinek o tych pracach faktycznie tramwajowych na Brudnie. Tymczasem przypominam wam, że nie jeżdżą już teraz pociągi linii S2 i S20. Od 8 kwietnia do 19 maja pociągi S2 i S20 kursują w skróconej relacji tylko i wyłącznie do stacji kolejowej Warszawa-Rembertów i następnie w drugą stronę. Dlaczego aktualnie powstaje drugi tunel właśnie w Sulejówku i w Sulejówku Miłośnie i tam właśnie aktualnie są realizowane te prace, tam po prostu pociągi jeżdżą aktualnie po jednym torze. Film na temat tego zobaczycie niedługo na kanale Wiznosz również, natomiast tam po prostu czekam, aż faktycznie te prace się zakończą. Do tego czasu będzie jeździć linia autobusowa zastępcza ZS2 na trasie właśnie niedziałającym, czyli pomiędzy Sulejówkiem i Miłosną, a właśnie PKP Rembertów i w ramach wzajemnego honorowania biletów aktualnie właśnie można pojechać kolejami mazowieckimi na odcinku Warszawa Wschodnia Sulejówek Miłosna na wszystkich biletach w ramach warszawskiego transportu publicznego. Oczywiście z uhonorowaniem wszystkich ulg, jak i również drugiej i pierwszej strefy. W skrócie w Sulejówku i tak musimy kupić bilet na drugą strefę, ale jak coś faktycznie możemy to zrobić, na przykład dojechać z Warszawa Rembertów do Sulejówek Miłosna na bilecie 20-minutowym w ramach pociągu kolei mazowieckich. To jest całkowicie do aktualnie zrealizowania. Z innych informacji to aktualnie jest jeszcze trochę tych honorowań biletów ZTM-u i KM w pociągach kolei mazowieckich. Między innymi wszystkie pociągi w kierunku Legionowa jadące przez Warszawę Gdańską z Warszawy Zachodniej, również w kierunku Otwocka z Warszawy Wschodniej. Mamy też informację, że pociągi z Warszawy Wschodniej do Pruszkowa czy z Warszawy Gdańskiej do Pruszkowa też są wzajemnie honorowane. Mamy też Warszawa Wschodnia, Warszawa Główna i Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia, Piaseczno. Więc w dużym skrócie do Piaseczna, do Legionowa, do Otwocka, do Sulejówka Miłosnej, czyny po całej warszawskiej linii siedlicowej. Możemy na spokojnie, czy do Fruszkowa, możemy aktualnie jeździć sobie na spokojnie kolejami mazowieckimi, właściwie na wszystkich biletach warszawskiego transportu publicznego, również w pociągach lotniskowych w relacji lotnisko, Chopina, Legionowa. Jedyna relacja, która de facto tutaj nie jest faktycznie w ramach WTP, we wszystkich biletach, to pozostaje nam, co nam tu pozostaje. No to tam w kierunku Wołomina, chyba Olorów Mazowiecki jeszcze. I właściwie to wszystko jest wzajemnie honorowane, więc dosyć dużo. Jeżeli chodzi o KM-ki, dosyć jest bardziej rozbudowane, jeżeli chodzi o WTP. Mamy i mnóstwo linii autobusowych, i linii tramwajowe, i linie pociągowe, również metro. Ogólnie metro tak samo jest też honorowane na części biletów PKP Intercity. Wszystkie te bilety są honorowane na odcinku M1 Dworzec Gdański Metro Centrum, a M2 Młynów Dworzec Wileński, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o różne honorowanie. WKTka też jest honorowana, bilety WKTki są też honorowane na przykład w kolejach mazowieckich i też w części komunikacji miejskiej warszawskiej w ramach WTP, więc ogólnie honorowanie jest aktualne, coś dużo, musielibyście sobie dokładnie poczytać i sprawdzić, z czego możecie korzystać. Tymczasem ulica Szybka aktualnie jest remontowana we Włoszech,
we Włochach oczywiście, więc ruszyła linia autobusowa zastępcza, która jeździ właśnie do SKM-ki na Szczęśliwice i tam właśnie jeździ linia autobusowa Z28. Ona jeździ właśnie takiej samej, takiej tam wspólnej skalonacji właśnie Z28 jeździ pomiędzy Wagonownią a ratuszem dzielnicy, natomiast 228 jedzie tylko łącznie do przystanku, do takiej tymczasowej pętli, która tam jest z instalatorów i aktualnie tam kończy swoją trasę. Jest to spowodowane podłączeniem nowego ronda, które zostało wybudowane przez prywatnego dewelopera. Tymczasem, jeżeli ten plakat tutaj się znajduje po tej stronie, Warszawa Wschodnia wam się podoba, to możecie go kupić od partnera kanału, którym jest Koleo, na jego stronie właśnie sklep.koleo.pl, do którego macie oczywiście również link w opisie i przypiętym komentarzu i nawet w karcie. Więc czyste szaleństwo. Lecimy z kolejnymi informacjami, czyli oczywiście jaka strefa płatnego parkowania w Warszawie, a właściwie na Mokotowie ruszają właśnie już będą trwały konsultacje społeczne od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku i będzie można sobie na spokojnie powiedzieć, wypowiedzieć się, czy nam się to podoba, jak to ma wyglądać, o co nam chodzi i tak dalej, więc już w skrócie będziecie mogli faktycznie na ten temat się wypowiedzieć. Na początku 2025 roku planowane jest wprowadzenie SPPN-u na większym obszarze, jak coś, więc tak wygląda ta sytuacja. Następnie pamiętajcie, kandydaci, żeby faktycznie pousuwać wszystkie banery. Wszystkie banery muszą być usunięte w przeciągu 30 dni po zakończeniu się kampanii wyborczej, konkretnie wyborów samorządowych, tak, bo to były wybory samorządowe w Warszawie, więc aktualnie po prostu czekamy, aż wszystkie banery znikną. Jeszcze mają czas do początku maja, konkretnie do 7 maja i 700 nielegalnych reklam wyborczych zostało usuniętych przez ZDM, więc dobrze, że faktycznie walczą, ale mało tego, że usunęli te nielegalne banery, to również mamy nielegalne reklamy, które pojawiły się w marcu 2024. Jak to wygląda sytuacja? 975 kontroli, 58 usuniętych obiektów, 213 wszczętych postępowań, 79 decyzji nakładających kary. Tak w skrócie wyglądają nielegalne reklamy w 2024 roku, jeżeli chodzi o marzec, więc tak wygląda sytuacja. Tu mamy podsumowanie 2024 roku, jeżeli chodzi o ogólne prace, więc faktycznie tych kontroli już było dosyć dużo zrealizowanych, trochę już było wszczętych postępowań. I jakie mamy, mamy reklamę poprzedniego miesiąca? A, no zobaczcie, taki tu wyświetlacz był. Tak go zamontowali. Na szczęście ZDM zna lepsze jutro i od razu go usunął. Lachciak. I nawet na budynku nie widać de facto, że cokolwiek było zamontowane. Tak faktycznie trzeba przyznać, że całkiem ładnie to usunęli. Więc na szczęście ZDM pilnuje warszawskich dróg, a właściwie warszawskiego pasa drogowego, aby nie pojawiło się tutaj nic, co nie jest zgodne z przepisami i co jest po prostu nieustalone z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Tymczasem ZDM chwali się również innymi rzeczami, mianowicie tym, że na plac na Rozdorzu już aktualnie możemy dojść nowymi schodami, nie tymczasowymi, nie tymi starymi, które nie są realizowane w ramach tej inwestycji, tylko już nowymi. Windy, z tego co wiem, jeszcze chyba nie działają, ale nowe ławki, nowe drzewa i inne elementy pojawiają się na placu na Rozdorzu. Film z placu na Rozdorzu ostatnio mogliście zobaczyć na kanale. No i co mam go powiedzieć? Czekamy, aż będą pozostałe prace realizowane. Większość prac, jeżeli chodzi o plac na Rozdorzu, mają się zakończyć w maju 2024, więc jeszcze chwilę nam czasu w tym temacie pozostała. Tymczasem z innych informacji, budowa drugiej jezdni ulicy Orlona aktualnie się rozpoczyna i od 15 kwietnia, czyli dokładnie od dzisiaj, druga jezdnia właśnie jest zamknięta. Ta była aktualnie oddana, ta po której ta aktualnie już był ruch użytkowany cały czas, więc teraz się ruch przerzucił i na część nowej jezdni, i na jezdnię tymczasową. I tak aktualnie wygląda ruch na ulicy Orlona. Tymczasem z innej informacji to jest to, że właśnie były realizowane prace w ostatni weekend na Gagarina, jeżeli chodzi o frezowanie. Ten cały odcinek był frezowany. No i co ja mogę powiedzieć, oczywiście się tam pojawiłem jeszcze, jak można było latać normalnie w Polsce dronami, więc pojawiłem się, nagrałem, macie tutaj jakieś krótkie urywki, natomiast pełen film z całego frezowania Gagarina, malowania nowych pasów i innych bajerów zobaczycie w filmie z tramwaju na Gagarina i z pozostałych jeszcze frezowań, które są zaplanowane w tym miesiącu. Trochę tych prac jeszcze tam będzie realizowanych etapami. Frezowania ogólnie mają się zakończyć w maju 2024, w skrócie w kolejnym miesiącu się zakończy ogólnie cała inwestycja tramwaju na Gagarina. Tymczasem dobra informacja, będzie nowa ulica, a właściwie będzie po prostu przybudowana ulica. Przedłużą ulicę Suwak na warszawskim Mordorze, konkretnie przedłuży ją prywatny deweloper, to jest ten odcinek, który jest właśnie planowany. Będzie przejazd pod ulicą Marynarską, będą tutaj też nowe przystanki autobusowe, obok PKP Służewiec, będzie też nowa droga rowerowa i wszystko będzie połączone z ulicą Cybernetyki. Koszty inwestycji to jest mniej więcej 15 milionów złotych.
odcinek, to jest mniej więcej 600 metrów. Ważny element, który faktycznie może pozwoli nie korkować się aż tak bardzo tej okolicy. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że inwestycja się rozpocznie jeszcze w tym roku, w tym miesiącu, a ma się zakończyć na przełomie 2024 i 2025 roku. Jak mi się uda uzyskać pozwolenie na latanie w tym miejscu, bo to jest bardzo blisko lotniska Chopina, to będą również filmy z tej inwestycji. Aktualnie wnioskuję o te pozwolenia. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, o co chodzi, to jest to, że ulica tutaj, stąd, obok ekspedycji, czyli pętli tramwajowej PKP Służywiec, tu będzie właśnie nowa ulica, która się stąd przeciągnie tędy, jadąc bezpośrednio właśnie tym przebiegiem i tutaj wzdłuż torów następnie wykręci w ulicę Cybernetyki. Jakie linie autobusowe i jak będą jeździć dokładnie i co tu jest dokładnie planowane w skrócie nie wiem, ale może jakaś nowa tymczasowa pętla nawet tutaj będzie dla autobusów wprowadzona. W sumie to było dosyć ciekawe rozwiązanie. Trzeba pamiętać tylko właśnie, że tu nie ma wjazdu w Marynarską w żaden sposób, tylko właśnie jest w ulicy Suwak i do Maniewską. Tędy autobusy by mogły wjeżdżać. No i jest oczywiście tutaj wjazd w ulicy Cybernetyki, tylko łącznie w kierunku faktycznie Cybernetyki tutaj ronda, bo na wiadukty w tym miejscu nie da się wjechać, bo po prostu w tym kierunku nie ma wjazdu z tej ulicy. Natomiast dobrą informacją jest to, że będzie faktycznie i chodnik, i te przystanki autobusowe, no i droga rowerowa, która powstanie wzdłuż tej linii kolejowej. Tak jak powiedziałem, jeśli mi się uda, to faktycznie film na ten temat zrealizuję. Natomiast dobra informacja jest też taka, że od poniedziałku, czyli od dzisiaj, i to widziałem faktycznie na ulicach Warszawy, rozpoczęło się koszenie trawników przyulicznych i faktycznie trawa jest już ścinana, już nie pyli, że już nie będzie aż tak bardzo pylić i faktycznie muszę przyznać, że w tym roku jakoś całkiem dobrze to znoszę, bo ja akurat jestem uczony na napyłki traw i jakoś nie jest źle, a przynajmniej może jeszcze nie zaczęło tak mocno pylić, albo jakoś przemilczałem. Z innych informacji, dzisiaj została uruchomiona nowa aplikacja Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Drone Tower, dzięki której można teraz zgłaszać wszystkie swoje loty i ja może Wam dokładnie trochę przedstawię tę sytuację. Nowa aplikacja jest, miałem okazję faktycznie sprawdzić ją w środku dnia, zrobiłem sobie testowy lot, zgłosiłem, faktycznie sprawdziłem, czy to działa i tak dalej. Natomiast co jest nie tak z aplikacją Drone Tower? Po pierwsze, przejdźmy sobie po kolei. Wakacje zeszłego roku, czyli wakacje 2023, pierwszy raz przestała działać aplikacja Drone Tower w związku z tym, że nie była wspierana przez poprzedni ponad rok żadnymi aktualizacjami, bo była wykorzystywana przez PAŻP bez opłacania. Po prostu była wykorzystywana aplikacja prywatna i PAŻP nie chciał w żaden sposób jej finansować. Następnie przez to, że aplikacja była już niewspierana, PAŻP nie chciał jej przejąć, zakupić, ani się w żaden sposób się dogadać, po prostu odstąpili od wykorzystywania tej aplikacji, mimo tego, że była wykorzystywana przez ostatnie dobre 3 czy 4, czy nawet więcej lat do działania operacyjnego już faktycznie i wtedy została wprowadzona tymczasowa aplikacja, znaczy najpierw była wprowadzona tymczasowa procedura zgłoszenia lotu poprzez maile do PAŻP-u i się wysyłało je. Później zostały wprowadzone takie aplikacje na przeglądarce przez różnych informatyków prywatnie. Ludzie po prostu zrobili to, żeby było wygodniej na wszystkim drewnianiarzom zgłaszać loty. Następnie PAŻP uruchomił swoją nową aplikację Check-in Pansa. Przez nią się zgłaszało loty do wczoraj, czyli do niedzieli. I teraz w poniedziałek została uruchomiona nowa aplikacja Drone Tower, która wygląda dokładnie tak samo prawie jak Drone Tower, który działał idealnie. Mniej więcej podobno jest też system dwukierunkowej dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji z wieżą kontroli lotów, na przykład na Modlinie czy Chopinie. Bez tego nie jestem w stanie na przykład nagrywać trasy S7 tam blisko lotniska, dlatego też tej inwestycji cały czas nie było, po prostu czekam, aż coś wprowadzi nowego PAŻP. I można zgłaszać, nie można z tego co widziałem sprawdzić numeru telefonu do osób, które latają w okolicy, żeby do nich zadzwonić i dopytać jak się lata i gdzie będą latać, jakie będą robić operacje. Co z tego co zauważyłem, to faktycznie jest na minus, czego brakuje w stosunku do Danadaru. I też maksymalny czas lotu jest ograniczony do maksymalnie 3 godzin, w Danadarze to chyba było 4 godziny, więc to też taki jeden z bankomatów. I tutaj też się wyznacza swój promień w odległości, który nie może być większy niż 0,5 kilometra. Natomiast co jest nie tak z aplikacją Drone Tower? Możecie się spytać, czemu o niej tyle poświęcam czasu, biorąc pod uwagę, że raczej o tego typu tematach nie mówię. Nie mówię, chyba że coś mi uniemożliwia nagrywanie filmu. A aplikacja Drone Tower dzisiaj chwilę po godzinie 17 przestała działać. W związku z czym, że stara aplikacja Check-in Pansa, która była dzisiaj o północy wyłączona, nie ma aktualnie żadnej możliwości legalnego zgłaszania lotów dronami w Polsce. W skrócie aktualnie trochę króluje bezprawie. PAŻP nie wystosował aktualnie żadnej noty, żadnej informacji, w jaki sposób dronierzy mają zgłaszać swoje loty, więc po prostu wszyscy, nie muszę mówić, jak działają, jeżeli nie działa aplikacja, a muszą zrobić swoje operacje, loty i tak dalej, bo wiecie, moje nagrywanie dronowe, jeżeli nie jest coś oddawane do użytku i nie jest jakieś wydarzenie, które się dzieje raz
w danym momencie, no to wiadomo, że ja mogę sobie poczekać, ale niektóre osoby, na przykład pracują na Warszawie Zachodniej, też wykorzystują drony, różnego innego operacje są realizowane. Również w ten sposób Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, czy też normalne statki powietrzne, które latają na wyższych wysokościach, wiedzą, gdzie są drony, w niektórych miejscach latają przy lotniskach, w różnych wariantach i nawet wieże kontroli lotów aktualnie po prostu nie wiedzą, co i jak. Więc co ja mogę powiedzieć? No lipa. No wyszło, że uruchomili, pokazali na konferencji dano, że działa, a po południu... I tego to też śmiesznie wygląda, bo paszport działa mniej więcej tak zwyczaj, telefony paszpu działają do 16-17 i ile później przestało działać. Ja próbowałem się dodzwonić do paszpu, nie udało mi się. Nie wiem, jak to aktualnie zgłaszać lody. Ja na szczęście planuję dopiero loty robić od środy i miejmy nadzieję, że do środy już to będzie działać i tam przy tym lotnisku też mi się uda zrobić te loty. Takie bardziej kontrolne i testowe, czy faktycznie się tam da latać i jest ta komunikacja dwukierunkowa, niewerbalna. Ale no cóż, no lipa. Lipa, że... uruchomili nową aplikację, która dokładnie tak samo wygląda jak ta dobra, która działała jakiś czas temu, Drone Radar w skrócie. Natomiast nie potrafili jej na tyle dobrze uruchomić, ich serwery, nie wiem, było przeciążone, bo dużo faktycznie osób lata, jak jest ładna pogoda i całe ich serwery padły, nie ma kontaktu aktualnie z nimi i nie ma aktualnie w Polsce możliwości legalnego wykonywania lotów dronem. Oczywiście jest procedura awaryjna, ale nawet nie została ona wdrożona aktualnie, przynajmniej jak nagrywam ten film na chwilę przed godziną 19. Więc tutaj mogę wam powiedzieć, no nie tak to miało wyglądać. Jeszcze na szybko pobrałem tę aplikację ze sklepu jabłkowego i proszę bardzo, tak aktualnie wygląda aplikacja, gdy zazwyczaj ciekawy. Drone Tower ładuje się w nieskończoność i tak można czekać i czekać i czekać i się nie załaduje. Więc no cóż, jeżeli ktoś jeszcze jest ciekawy, to jest to i w sklepie Play, i w sklepie tym appu, w sensie jak on tam się nazywa, App Store. Jedyne co to nie działa chyba z tego sobie na telefonach, które nie mają ani tego, więc też trochę lipa, że to tak zostało wprowadzone. No cóż, jak widzicie, Drone Tower nie działa. Ja sobie to schowam na dole i jeszcze ostatni temat, czyli oczywiście dziękuję wam bardzo za to, że obejrzeliście całe to wydanie mniejsze z tym, jest was tutaj ponad 15 791 osób, tyle osób, które nauczycie subskrybuj i chciało obejrzeć kolejne wydanie mniejsze z tym, a jeżeli ty chcesz też obejrzeć kolejny odcinek, kliknij subskrybuj i ten dzień dzwoneczek, a jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Czemu to mniejsza z tym i ogólnie w ten weekend tak jakoś było dziwnie z tymi filmami. Już wam tłumaczę i też wam powiem mniej więcej, jak będą sytuacje, jeżeli chodzi o najbliższe planowane filmy. Tu sobie patrzę na Drone Tower i dalej nie działa, tu już to będę patrzeć. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ostatnie prace i czemu się dużo nie dzieje filmów na kanale Wizonosz. Po pierwsze, byłem trochę zajęty dużymi innymi rzeczami, które zaraz wam pokażę. A po drugie, w najbliższych dniach będzie trochę paru ciekawych filmów. Po pierwsze, Okiem Wizonosza w końcu wystartuje. Będzie łącznie z 5 chyba filmów takich pełnych, dużych Okiem Wizonosza i jeden przelot, to też wliczam. Więc będzie faktycznie się działo w Olsztynie. Jutro będzie pierwszy film z Okiem Wizonosza i zobaczycie sobie, poglądacie różne rzeczy. Na pewno się nie spodziewacie, co będzie jutro w filmie. Mogę to zagwarantować. No i co ja mogę powiedzieć? Co ja robiłem przez ostatnie dni? Ja przez ostatnie dni robiłem to, co jest z tyłu widoczne. Ostatnio widzieliście, jak po prostu sobie kulki przelatują za mną co mniej więcej 10 minut. Teraz tak samo jest oczywiście ustawione, że co 10 minut przelatuje. Trochę ten system rozwiązuje, powiększam i tak dalej. Teraz tu jest trochę nowa, teraz ten system powiększyłem. Natomiast najważniejszy element, który faktycznie dodałem, może widzieliście to w którymś momencie, jak tam coś tam nadawałem. Kulki teraz są trochę wolniej, dłużej, ale najważniejszy jest element faktycznie ten, który w tym miejscu możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o most. Z tego, co widziałem, ustawiłem tak kadr, żebyście widzieli. Więc cały czas oczywiście, jeżeli klasnę, tylko teraz głośno muszę klasnąć, to działa tak samo, że wyzwala to kulkę. Natomiast zobaczcie, co tym razem się dzieje i sami stwierdźcie, czy taki bajer nie jest takim ciekawy. Dokładnie. Kulka teraz, żeby przelecieć dalszą trasę, przelatuje praktycznie przez most. Ten mój Tower Bridge, który w tym miejscu się znajduje. Odpowiadając na wasze pytania, nie byłem nigdy w Londynie, ale most mam taki ładny, bardzo mi się podoba. I faktycznie, nie będę ukrywać, że teraz tylko się wyłącznie bawię tym mostem, na który się zamyka i otwiera, a dosyć dużo jeszcze innych barierów, jak wam mówiłem już jakiś czas temu, mam zaplanowane tutaj do zamontowania. Nie tylko wyłącznie do takiej zabawy jak teraz, tylko faktycznie też jeszcze innych barierów wizualnych, które będą się pojawiać w najbliższych tygodniach, bo tego nie wprowadzę szybko. Natomiast najważniejsze jest to, że niedługo również na drugim kanale, czy na plany Wiznosza, będę wam pokazywać takie elementy za kulisami i po prostu postępy, jak pracuję nad różnymi elementami
studentami właśnie w studiu, mniejsza z tym, tu gdzie nagram te wszystkie odcinki i mniejsza z tym jakieś inne materiały, gdzie po prostu mówię o jakichś różnych analizach, więc będziecie mogli dokładnie zobaczyć, co tu się dzieje i też trochę po prostu z innej perspektywy, zupełnie o innych tematach. Chcę z wami pogadać, chcę wam pokazać, po prostu jak trochę spędzam inaczej wolny czas, ale dalej jakoś tak około tej ściany. I mniejsza z tym. Tymczasem, wracając do końca materiałów, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i w najbliższym tygodniu głównie w Okiem Awiznosza. I może nad Nowoczuchowskiej, może do metra w końcu pojadę. Na Warszawę Zachodnią w tym tygodniu nie pojadę, ale jeszcze gdzieś na pewno wpadnę w ciekawe miejsce. A, zobaczymy. Cześć!